Cześć Krzysztof. Zobacz. 70 plus 7. Jeszcze mamy siły w ręce. Pozdrawiam. Dobra. Powiem, słuchajcie, na Modzelewski z Łądrzy. Dzięki za paczkę. Słuchajcie, no spryciarze, to coś ma się w przyszłym roku żenić z Torunia. Dzięki za paczkę. I Łomżnik. Powiem ci, Modzelewski, synu. Dałem tam ci reklamę twojego detailingu. Na jakimś filmiku z dwóch poleci. Parę osób to zobaczy. A nóż widelec. Także słuchajcie. Nie znam gościa, ale on mówi, że sam siebie poleca. O, i to mi się podoba. To jest dobra reklama, nawet najlepsza chyba. Dzwoni się do mnie a propos Łomży i Łomżingu. Dzwoni głos w słuchawce dziecięcy, chłopak lat, nie wiem, 10-12 może. I dzień dobry, czy pan jest pan Zaremski? Proszę pana, bo mój tata jest pana widzem, jest pana fanem i bardzo lubi pana oglądać i my z kolegami też patrzymy. Idzie Piotruś? Nie widzi. Taki troszkę jakiś zamroczony być może. I kurde, dziękuję za pozdro. Młody, pozdrów tatę. Chciałem zapytać ci o parę tematów z Łomży, jeszcze szybko mi się rozłączyłeś. Wszystkiego dobrego dla was i bądźcie czujni, bo nie wiecie, kiedy ja, kiedy i gdzie z tą kamerą zawitam. Proszę państwa, także wiecie, czujność przede wszystkim, czujność i rozwaga. Dzisiaj znów w okolicy naszej zginął motocyklista. Miasto Pszczyna obok nas jest. Pamiętacie z podstawówki? Kształt pszczoła, pszenica, pszczyna. Tam coś po tym P było, że nie było żyl, tylko szy. Pamiętam. I proszę państwa, no, na zdjęciu ślizg. Biało-niebieski, oplastikowany, nie jakiś tam młody model, ale ślizgnięta i rozpierducha. Niestety akcja animacyjna na miejscu nie przyniosła żadnego efektu. Niestety w niebie. Sytuacja druga, zakręt idiotów u nas. Dar gościu z przyczepką dwuosiową. Jak ma dwie ośki, to tam jakaś waga chyba odpowiednia na to wchodzi. Redaktor napisał, że to przyczepa, na której można było przewieźć 250 kg, ale jakaś chyba pomyłek nastąpił, bo jak dwuosiówka, to chyba więcej. Miał na tym 2 tony, jak się okazało. Tak go na zakręcie, chyba z szybkości jednak, wywinęło mu przyczepę. Wyobraźcie sobie, że takim kedykiem albo kedykiem to ciągnął. Kedy. Wylądował na dachu. Przyczepa, towar rozsypany cały z tej przyczepy. Nie wiem, co to było, coś tam było, no ale... Po pierwsze, skąd wiedzą, że 2 tony było na pace, skoro towar rozsypany? Kto to zważył i zmierzył? Redaktorzy? Czy tam strażacy? Może łopatami mierzyli? Możliwe, to szacun. Ale zwyrknęło opem strasznie. Wiecie, w przyczepkach waży swoje, gdyby nawet tonę ważyła z towarem. Na zakręcie jak ją wy... A dzieciaczki z kamerami na kaskach? Cholera, po tym chodniku niebezpiecznie. 5-latkowie. Ja bym nie puścił, czy tam 8. Na taką ulicę szybką. Ty, jak mu zwyrknęło na zakręcie przyczepką, to jak mu pociągnął brykę, hop, na dachu. Teraz to może gdzieś jeszcze jakieś foto zrobię tego reportażu, bo widok jest no niezwykle niecodzienny. A wczoraj byłem zbadać pod salonem Hyundai'a samochody w komisie. Mają tam ze 30 sztuk. Brama otwarta wieczorem. To tam, gdzie ostatnio pan serwisant pociskał mocno, testując brykę czyjąś. Wczoraj nie pociskał, bo nie pociskał, a byłem w okolicach. Może śledzi. Oby nauka nie poszła w las. Także bądźmy czujni, motocykliści wciąż szaleją na drogach, rowerzystów mnóstwo, pieszych jeszcze więcej. Kto mi to dzisiaj gadał, że wracał z wyspy Kos? Tak jest. Wbija do mnie do pracy, łyka napój przedtreningowy, chłop rosły, potęga, cyce, broda, drwal. Sympatyczny facet. Mówi, że wypoczęli 12 dni na wyspie Kos greckiej, tam jeszcze nie byłem, ale płaska wyspa. Kiedyś się wybiorę. Proszę państwa, wbijam na lotnisko, wbijam do samolotu. Odprawa zrobiona, ręce do góry, wszyscy wiadomo, w tych bramkach na pikanie. Zapakowani. Startują, rozpędzają i nagle na pasie startowym samolot zwalnia, zatrzymuje się. Ladies and gentlemen, very sorry, ale mamy awarię. Ja pierdziele. Każdy wypatruje dymu, każdy wypatruje, że maska się wysunie z sufitu. Ha, kurde. Zawrócił na wstecznym samolot. Koło kierownicy skręcił, wajcha, fu, do warsztatu.
po 40 minutach, po godzinie około, mówi, zaczęli rozdawać wodę i kanapki. Wiecie, lotnisko w Grecji, jeżeli ktoś był, to jest lotnisko szóstej kategorii. Także tam jest, tam się świat zatrzymał w latach 80. i cudownie ma. Oprócz cudownych cen posiłków. Tam już na tej bezcłówce całe i perfum, które kupiłem kiedyś sobie, pachniały mi moje ulubione z 15, może. Jezus, jakie ma światła żywczok w tym Leonie. Światła a la kameleon, tak się mu mienią. Cóż za głęboka prowincja. Czekaj, czy świecą. Ty, się okazało, że stewardesy polskojęzyczne dawały cynk pasażerom, że jakieś urządzenie startujące silnik, rozrusznik być może, padło w którymś z silników. I nie ukręci, wyżywała, nie podskoczy, no trzeba siedzieć. Wiecie, ile siedzieli? 9 godzin. Tam się, wiecie, przewijały inne wycieczki, ekipy, czasowicze, plażowicze, petko, zioło, jaranie, wszystko, wszystko, a oni 9 godzin plincowali na lotnisku na wyspie Kos. Przypadek, no, zrobili. Z tym, że później spory kłopot ten samolot wsiąść, bo psychika jakby nie puszcza, cholera. No wiecie, nie? Niby sprawna, a tam jakby... A! 9 godzin. Tej części nie mieli na miejscu. Zamawiali ją gdzieś tam, gdzieś. I przyleciała takim małym jakimś... Nazwał to gościu... ten, z którym rozmawiałem, nazwał to mały odrzutowiec taki, może jakaś tam... Szybki temat. Spierdzielaj, bo mnie cylniesz, ty... Umen. Musiałem cofnąć lekko. Tak ją zabrało do tyłu. Się z ręcznego startuje, jak się ma ręczny, jak się ma elektryczny, to też się startuje z elektrycznego. I kurde, montowali to, można powiedzieć, przez te szyby. To ludzie widzieli, montowali na ich oczach ten element. Także strach do gardła podchodził. Później po naprawie zapraszamy serdecznie na pokład naszego samolota. Kukuruźnik już jest naprawiony, będzie naprawdę rewelacyjna podróż, a wszyscy ja. A nie ma innego zastępczego. No kurde, no ale szczęśliwie wylądowali. I powiem wam ciekawostkę, że na lotnisku jak wylądowali, teści mnie nie poznaje. Sekundkę. Mój teść jest profesorem zwyczajnym, uhonorowanym tym tytułem przez Brunka Komorowskiego. Profesor zwyczajny to jest persona nie byle jaka, natomiast facet całe życie wykłada, uczy, pisze książki, publikacje. No, szycha, wiedza, pełna głowa cudów, uwielbiane przez studentów. Ale mówi do mnie, zresztą to mnie w ogóle nie dziwi, że pierwszy raz to auto widzi na oczy. Co to za auto? Dlatego mnie nie poznał, że nie poznał auta. Wiecie, to już troszkę pan Romek tym tikiem dowodzi. Też gwoździa nie wbije, ale zadasz mu temat, jakikolwiek może o nim Wojtek książkę napisać. Ha, no nieistotne. O czym mówiłem? A! Lądowali na lotnisku w Katowicach. I proszę państwa, ni stąd, ni z owąd, kilkanaście osób już chętnych do pomocy, do odszkodowania za 9 godzin opóźnienia. Wizytóweczki, firmy, fufu, adwokaci, wszyscy już chcą pomagać. Każdy ma z tego grosza prawdopodobnie. I szacowane jest za takie opóźnienie, bo oczywiście jak czekali na walizy, to ktoś tam, tę wizytówkę, bo ktoś wyszedł z torebką za tą strefę, ktoś wrócił, ktoś nie wrócił i słuchajcie, 400 euro za osobę można wyhaczyć za to opóźnienie. I oni to robią, ci tam sprytni tacy wyzyskiwacze, no ci tam od tego później specjaliści. Są prawne kluczki, można wykorzystywać, proszę państwa, także 400 prawdopodobnie zdobędą za głowę, na głowę, także coś mi tu szeleści. Jabłuszka kupiłem, bardzo dobre, polecam, po złoty 10, świeżutkie, i gąbki kup do mycia, bo czasami też myję naczynia w domu i pamiętajcie, żeby koledze. Pozdro, widzimy się później. Po południu włączam ci radio, a tam Zakopanem awantura wielka. Turyści łazili po Tatrach, burza przyszła. Jak wysoko idę w góry, badam temat, czy przyjdzie napałnica, czy też nie. Chyba. Mam nadzieję, że tam nigdy był szpilka, pełne szpitale ludzi, helikoptery atakują. Kurde. Znowu coś się wydarzyło niefajnego, miało być tak pięknie. Mam nadzieję, że nikt nie zginął. Top.
cały czas ratuje. Helikoptery zostały odwołane, bo warunki pogodowe z Zakopcu są fatalne. To dzisiaj mamy 20 któryś, czyli czwartek sierpnia, także jak to zwykle latem bywa, musiał coś pieprznąć. Nie mogą być jakby wakacje zupełnie do końca naprawdę udane. Dobra, Marcin z Warszawy dzwoni, że daje cynk, że jakaś tam była akcja na Warszawie. Ktoś tam z Warszawy potrzebuje jechać na gwałt we wtorek. Mam nadzieję, że tego kogoś zmieścimy, chociaż nie jest łatwo. Pan Marcin nie może ogarnąć, natomiast mamy tam jakieś miejsce ostatnie, zobaczymy, co coś z tego urodzi. Czy też z tego się nie urodzi zupełnie nic. Zobaczymy. Pozdrawiam również Krynicę Górską. Kwadracik nagrywa, dobra. Kto nie wie, o co chodzi z kwadracikiem, nieistotne w ogóle. Nie przejmujcie się. Ja sam tego nie kumam. Krynica Górska zapisała się na wyjazd. Też zapytałem, czy górska, czy morska, to z morskiej trochę daleko, górka wodna. Pozdrawiam pana taksówkarza z Rybnika, który szuka szarana lub galaksy w benzynie. Także wie pan, głównie diesle. Ten galaksy, który stał, silnik 2.3, może akcyza wysoka, ale przy piątym roczniku ta cena za auto w benzynie, że akcyza nie powali, parę złotych wyniesie. A przy 2.3 motorze szlachetnym we Fordzie Galaxy. A! Bananowe skóry miał ten Galaxy. Już nie ma go oczywiście. Pewno gdzieś hula na taksówce w innym mieście. Kwadracik nagrywa, dobra. Jadę w poszukiwaniu do sklepu specjalnego, w poszukiwaniu zacnych oliwek. W sklepie moim, marki Netto, oliwki jakby się skończyły już miesiąc temu, półtora nawet. Te ulubione kalamaty greckie i kuźwa, no nie ma. Jadę do Kauflanda, tam jest taki w Kauflanduniu taki wybór, że ja pierdzielę, miejmy nadzieję na jakiś dobry strzał. Ale spokojnie, nic się nie dzieje bez przyczyny. Na 27 mamy 3 miejsca wolne, powtarzam, 27, co to jest? Jeszcze sierpień, czekaj, czy teraz 27 jest? Guzik! 27 nie mamy już miejsc, ale zmyłka, ten czas zapierdziela. Moi mili, na 3 września mamy 3 miejsca, na 10 września 3 miejsca. Coś tam już zapisane jest, czyli jakaś tam zanęta jest. Jak chcesz jechać w innym dniu ze swoją bandą, dawaj cynk, coś wymyślimy. Coś tam się można zgadać. Puknięcie było, przepraszam? Nie. Nie puknięcie, wyglądało jakby się puknęli. Byle nie kolega, koledze, bo to wręcz zabronione. I pan taksówkarz, pan szanowny, który chce na taksówkę auto w 1.6 MPI w kombi, też ma dać cynk. Czekamy na cynk, zobaczymy, co z tego wyniknie. Roboty huk. Jak nie tu, to tam. Stoi najnowsze A8 u Niemca. Z 18 roku, przebieg 30 tysięcy. W benzynie. Kosztuje 50 tysięcy euro. Na którym filmie na rozbitkach będzie. Jest po gradobiciu. Ale jak domyślam się, pierwszy lakier. Ma popękaną przednią szybę. Tylna szyba hartowana, to wiadomo, wyleciała. Drobny maczek, jest zafoliowana. Ale auto poza tym kompletne, całe na pięknym kółku. Nie wiem, ile kosztuje 18 rok takie benzynowe A8. Coś tam pewnie kosztuje, kurka wodna. Na czerwonym 3, jak przeszło. Gamoniaki. Znaczy, cieli to cieli, no może czasami strach hamować, lepiej może przemknąć, chociaż nie chcę tu już uogólniać, co lepsze. Wiadomo, czerwone czy skrzyżowanie trzeba zwolnić przede wszystkim, trzeba dostosować ruch i prędkość, znaczy prędkość do ruchu i do możliwości, i do warunków. To co? Chwilowo pozdro 600. Działa to? Kwadracik, dobra. Hubert ze Szczecina, pozdrawiam Cię z ukłonami. Hubert wysłał mi cynk, że kolega ich w sumie taty przywiózł od Niemca, gdzieś tam prywatnie kupił przypadkowo zupełnie renówkę taką z Scenica w dwulitrowej benzynie, czy tam w 1.6, ważne, że w benzynie. I chce za to gościu 1000 euro już w Polsce auto. I kurde, tata tak pojechał Huberta pooglądać. I Hubert mi teraz dzwoni, bo takie auto akurat szuka, takie ciut większe, nie za drogie.
I tata mu dzwoni, a Hubert do mnie, ty słuchaj, tata mi dzwoni i mówi, ty, jaki dziwny licznik w tej Renówce, no, jak ja się odnajdę, bo auto fajne. Tylko z tym licznikiem, co to w ogóle począć? No cyferki na środku i kropka. Tato, tylko się skupia na cyfrach, na prędkości, nie przekraczaj. Tata chyba łyknie, jak nie, to będzie Renówka do sprzedania, taka właśnie benzynowa, jak ktoś sobie tam ma życzenie. Gdzieś tam w Szczecinie stoi, także bądźcie czujni, pozdro 600 dla was, a nawet 700, heja. Nirwanka ciupi o poranku, pan Roman Rześki, co ważne, trzeźwy jak co, jak aniołek, powiedzmy. Włos na Don Pedro ulizany. Stopni mamy, nie uwierzycie, 13,5, pół do 7 rano, 13,5 stopni. Sierpień, 20 chyba drugi dzisiaj. Piątek, tygodnia koniec i początek, jak mawia Leroy. Wczoraj bomby telefoniczne wieczorne. Zatem są tematy. Poszukujemy grubego Porsche. Na placach Porszawki takiej nie ma, tłustej. Natomiast wiem, kto takie Porsche może wygrzebać w zacnej niemieckiej Tesla, co? O skurwysyn, jaki szybki. Jebanie, przepraszam. No jest moc tej Tesli, nie sądziłem, że tak mi tutaj wyskoczy. Panie kierowco, ja pierdykam, to nie jest tor wyścigowy. Ale mnie zaskoczył. Ja wiem, że z góry jadą, chciał pan zdążyć, ale kokita niezła. Ileż taka Tesla wygląda jak Peugeot 5008? Taki minivan, ileż taka Tesla może mieć koni? 1000 kwadracik. Tak więc tak, ja wiem, kto zleci, kto znajdzie takie auteczko, bo to jest... Gdzieś tam trzeba pogłębić, pojeździć, to na 3 dni trzeba pewnie jechać, 2. Temat nadany. Astra GTC. Jest Tesla jeszcze? Uciekła, jest. A nie, nie jak 508. Tył ma ścięte jak... No szybkość. I to w prądzie mówicie takie ten? Żeby tylko na prąd przerobić, jak wtyczkę taką tu na noc. I okej. GTC poszukamy w dobrym roczniku. Wypas wiadomo. Tu jest pytanie, czy mam na placu miernik lakieru. Otóż melduję, że mam 2 mierniki i z obydwu korzystam, jak nas jest więcej. Ostatnio miernik nie dojechał do mnie, gdzieś tam komuś pożyczyłem i macam ci, a czasami się macam. Obmacuję ci się, proszę, ja ciebie tylko jeden miernik. I myślę dedukcją taką, kto wziął, kto mierzył. A miernik w Gdańsku się okazuje. Dzięki za przysyłkę. Za przysyłkę listem ekonomicznym, jednak poleconym. Sprawa dotarła i znów mam 2 mierniki. Odesłałem bluzę z kapturem na, co to było, na Lublin, gdzieś pod Lublin. Czasami zostają u nas w aucie różne tematy po was. Już nie mówię o pustych butelkach po browarach. To z panem kierowcą idziemy do skupu butelek i ten, i co, i zyskujemy dodatkowe profity. Pamiętacie, kiedyś skupę butelek, co? Kurde, się na tym, będąc młodzieńcem, czerpało niezłe grosze. Trzeba się było nachodzić troszkę w różnych miejscach, żeby tą butlę odpowiednią znaleźć. Butla z wódki, z browara, co tylko Coca-Coli, bo nie było za mego młodu. Kwadracik, czyli działamy. Co tam jeszcze? Aha, zapełniła się nam chyba lista maksymalnie na 27. Chociaż tam Kraków nie dał cynku jeszcze. Kraków jest jakby w zawieszeniu. Czyli tam jedno miejsce niby jest, niby nie jest. Natomiast 27 wciąż są otwarte 3 pozycje na ludzkie osoby wolne. Ależ zbudowałem trudne zdanie. Pozdrawiam Krzysztofa z Monachium, który miał rozpędzić kanał YouTube'owy z akcją Pomoc i plus swoje tematy z trasy, bo dużo jeździ busami po Niemcowni i przez Polskę, i na wschód Polski, co, jakiś taki niewyraźny, bez rzutu skorbinu, o, lepiej. Ale Krzycho ma tyle roboty, tyle jeżdżenia, że mówi Zaremski, op, nie dołek rady. No, czasami tak się dzieje. Chciałem pozdrowić, w ogóle pozdrawiam wszystkich obywateli Niemiec, właściwie Polaków, mieszkających w Niemczech, którzy nie dają rady sobie kupić auta właśnie w Niemczech, tam mieszkając. Gdzie nie pójdę do komisu, bo wy do komisu wodzicie tych takich, wiecie, w mieście bogatych, drogich, turbo bogatych. A nie wiecie, że gdzieś za miastami, nie w każdym mieście oczywiście, są te takie place, gdzie stoją setki zacnych, cudownych, wspaniałych
stodół, tu bryk ze stodół, przepraszam. I tak oto jest, także jak idziesz do normalnego komisu, tak zwanego przysalonowego, bierzesz, wgrasz kalkulator, robisz przelicznik po 4,38, wczoraj było euro, mówisz, na rany błoskie jak drogo. No niestety przysalonowe mają to do siebie, że są stop! Co i spadło. A na czerwonym, ty gnido! Już dawno miałem czerwone. Ze 2 sekundy, a kawa się wylała panu Romkowi? Jednak stop, to święty temat. Czym tą kawę tu zniwelować, tym tiko? Rękawem. O Jezus, jak nie poszło. Co zrobisz? Także pamiętajcie, stop to ważny znak. A teraz mamy zielone, mogę jechać. A się tam przyspieszył. A ten, co przyjechał na czerwonym, ze 2 sekundy, po nawet 3 pewnie. Bardzo późno czerwone. Wciąż tu stoi, chcecie zobaczyć? Ja wam powiem, co rozwozi. Ja wiem, że sklepy, stoiska firmowe, firma Łoboda. Mięsa wędliny, ale hola, hola, hola. Ja, młody kierowca, dzik. Dzik notecki. A ja CF kawie. Kwadracik nagrywa. Nie chcę donosić, ale jak to jest, wiecie, czasami stłuczka czy rozpierdła na skrzyżowaniu, to potem jest żal i zgrzytanie zębów. Mogłem na czerwonym nie jechać, mogłem nie deptać. Bo już Kowalski z bocznej wyjechał na swoim zielonym. I tak to później bywa. Nieszczęście chodzą parami albo w ogóle w komplecie. Dobra. Na 3 mamy zapisanych, mówiłem, kogoś tam jest trochę wolnego. Na 10 mam zapisanych już 2 chłopaków. Także jeśli pojedziemy, tylko w dwójkę, to osobóweczką. Jak nie, to weźmiemy grubsze autko, żeby było wygodniej, jak nas tam będzie więcej. Dzięki za foty z Albanii. No to, tam Ochrydzkie jezioro. Kolejna osoba, Robert Tychy, pozdrawiam. Dzięki też za foty z waszych wakacji. Natomiast Ochrydzkie to jest piękny temat. Piękny kryształ. 1.8 turbo, małe szówka Audi. No, tego tam u Niemca nie ma fajnego. W ogóle 1.8 turbo to było wyłapywane jak świeża buła. Pan Romek nigdy, kuźwa, czerwone nie zdąży. Jeden pomknął, no. I tak to się dzieje, że to się dzieje na bieżąco. Zatem co? Fotki z wakacji. Bardzo mało było z polskiego morza. Mam nadzieję, że parawaniarze nie są wśród nas. Bo wczoraj widziałem kawałek kabaretu z parawaniarzami. Takim fajnym utworem jakimś, a propos wyjazdu nad morze, to takie nawet śmieszne. Dziewucha dość dobrze w tym kabarecie jechała tekstem ziomalskim, czyli hip-hopiła, raperzyła. Taka nawet. A chłopaki się bili o parawan tam w tle gdzieś. Burzyli sobie. Znowu na pomarańczowym kogucie, patrzcie. A nie było widać. Polo. Po co ten kogut, mówię, że co? Prezydenta wiezie od tych dróg? Czy kogoś innego? Nasze Bielskie pod Beskidzie pięknie wygrywało. 2 pierwsze mecze w kolejce pierwszej ligi. U siebie nawet 4-1 komuś kulali Stali Mielec, a właśnie. I ostatnie 2 mecze, jak to zwykle bywa, w dupili. I z drugiego miejsca na 8, czyli to czyli według oczekiwań. No było pięknie, miało być cudownie, a jest jak co? Jak zwykle. Także tak, w tym tygodniu urodziny, życzenia już leciały. Wszystko już jest poskładane, poukładane. Życzyłem, co mu tam byłem winien, zaległości życzeniowe. Toruń. Dzięki za paczkę na Mikołaja. Pan się pomylił. Dzięki również Łomżingowi. Mozelewski, dzięki. Przepraszam, że po nazwisku, ale mam tu kilku znajomych mozelewskich. Ale chwileczkę. Nie przyjąłem do pracy, czy gdzie? Co to w ogóle pod tą moją pracą się tu dzieje? Jakiś zlot rajdowców? Jeden. Kurwa, drugi. Wydechł, panie, jakby. Nie wiadomo co. Po tym Mustangu te kółka to takie pożal się Boże, nie? Niby panie zagraniczne, niby rejestracyjkarz, panik. Niby rur 12 z tyłu, jakieś łuski rekina skrzela tu z tyłu na szybie, niby przyklejone plastikowe, amerykańskie, a kółko 15 coli. No nic, no to takie rzeczy przecież trzeba tolerować.
gdzieś tam ostatnio narzekałem w którymś filmie, że nie mam materiału do gadania, do tworzenia. Zostałem zaraz jebkę od dwóch, trzech. Ty zarebskiesz, ty gadasz, ty możesz cokolwiek, ty, bo fajnie, że super, że ha, ha, hi, hi. Żeś to fajnie, dziewczyny mówią, że to tak, ten kutasik szkoda, że obcięty, bo był taki zagraniczny. Taki był nawet, można powiedzieć, filmowy. A inni mówią, ty dobrześ to obciął, bo jak pedał, jak tinki minki, weź, spokój, nie? Jakbyś jeszcze przykutasił tego, na tego jeszcze przyjdzie czas, zawsze na wakacje zapuszczam takiego odznaczacza od tłumu. I pamiętajcie, żeby tam o poranku nie było wygłupów żadnych, żeby kolega koledze nic tam nie... Te sprawy. Idzie Pietrek w t-shircie, 14,5 przypomnę, o 14,7, 15 stopni. Twardzie leci, moi koledzy. Lecę. Grzywkę poprawię. Kolor taki, powiedziałbym, jak to facet rozróżnia, fajnej, chujowej, pedalski. Ten jest morski, powiedziałbym. Czyli jeszcze znam jeszcze inny kolor, proszę ja was. Dobra, lecę. Do następnego wejścia, cześć.